człowiek ze swojej natury chce być kochany. Człowiek ze swojej natury bardzo chce być kochany. Bardzo potrzebuje, żeby ktoś go kochał. I to jest naturalna potrzeba, o której wszyscy wiedzą, a szczególnie wiedzą wszystkie kobiety. Każda kobieta marzy o tym, żeby być kochana. Każda kobieta pragnie, żeby się znalazł jakiś niezwykły, cudowny facet. Książę z bajki. Najlepiej niech będzie książę z bajki. I niech ten książę z bajki się w niej zakocha i ją kocha nad życie. I teraz uwaga. Bardzo ważne, że każda kobieta chce być kochana przez księcia z bajki. Mało która chce być kochana przez Giermka lub przez hydraulika. W większości to jest ustalone, że to ma być książę z bajki. I kobieta marzy o tym, żeby być kochaną, żeby on okazywał jej tę miłość, ale w sposób książęcy. Nie w sposób naturalny, naturalistyczny czy normalny, tylko w sposób książęcy, wyjątkowy. I tu uwaga, pojawia się największy problem, bo to jest podobnie jak z tym, że każdy chciałby dostać, a mało kto chciałby dać. Istnieje coś takiego, że my łatwiej przyjmujemy niż dajemy. I teraz, jeżeli jesteśmy wśród ludzi, w towarzystwie, gdzie każdy chce wziąć, a mało chce dać, to mamy za mało tej miłości, bo każdy bierze, a mało kto daje. I dlatego, drogie panie, drogie kochane panie, proponuję coś zupełnie nowego. Zacznijmy marzyć o tym, żeby kochać, żeby dawać miłość, że my sami chcemy kochać, że my marzymy o tym, żeby znaleźć się w takiej sytuacji, żeby kochać, nie żeby być kochanym. Kochani, nic piękniejszego jak kochać. To jest dużo piękniejsze niż być kochanym, bo jak się jest kochanym, to się na to nie ma wpływu. A jak się kocha, to można kochać jeszcze bardziej i jeszcze piękniej i w sposób jeszcze bardziej niezwykły, z jeszcze większymi uniesieniami. I dlatego, kochani, proponuję od dziś zacznijmy kochać innych. Zacznijmy ich kochać w sposób, który pozwoli im odczuć, jaką piękną miłość my potrafimy dać drugiej osobie. I jeżeli nauczysz się tego, nauczysz się rozdawać miłość jak uśmiech, uśmiechać się serdecznie, to inni będą zachwyceni twoim uśmiechem. Jeżeli nauczysz się kochać innych tak, jak sama chcesz być kochana, to będziesz kochana bardziej, niż będziesz w stanie to nawet wytrzymać. Przyrzekam ci to. Zacznij kochać i marz o tym. Marz, tęsknij. Wyobrażaj sobie, jak cudnie potrafisz kochać. A wtedy też będziesz kochana.